Poranna rozmowa, Radia Opole. To jest poranna rozmowa Radio Opole. Witam Państwa, Aneta Skąrowska kołza Witam także mojego gościa, Jakub Rokszuk z lokalnej grupy działania Opolszczyzna, Grupa Rybacka, zaznaczę. Dzień dobry, dzień, dzień dobry, dobry Państwu. Za niecałą godzinę zbiórka w Mikolinie, zbiórka tych, którzy chcą posprzątać Odrę. To jest duża akcja związana ze sprzątaniem Odry na, na całej jej długości, międzynarodowa, bo także Czesi i Niemcy się w tą akcję włączyli. Jak to będzie wyglądało u nas na tym naszym kawałku? Tak, na, na kawałku Opolszczyzny i tutaj jako grupa rybacka włączyliśmy się w to ogólnopolską, czy to międzynarodową, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła akcję. Włączamy się w to. To jest jakby kolejna kontynuacja takich sprzątań, bo tych sprzątań mamy już wiele, jak zobaczymy, czy na mapie Polski, czy nawet opolszczyzny. Ostatni raz było takie tutaj wspólnie organizowane, czy przez wędkarzy z Lublińca, czy przez środowisko na rzece Kłodnicy, była sprzątana turawa, w którą też jako grupa włączyliśmy, była sprzątana rzeka Kłodnica, teraz przyszedł czas na, na Odrę, mogę powiedzieć, że niestety, bo wydawałoby się, że już na tyle mamy, wiedzę o tym, że śmieci szkodzą i zarówno nam, ale też środowisku, który, z którym żyjemy, tak? No ale tak nie jest. Może ta świadomość jest większa, ale czy to się do końca przekłada na, na to, że tych śmieci jest mniej trudno mi to ocenić po ilości, które chociażby na zbiorniku Turawa, który sprzątaliśmy, no jest ta sama ilości. A jakie to są śmieci? Gdzie ta odra jest zanieczyszczona? Czy to chodzi o nabrzeża? Czy to chodzi już o koryto rzeki? To, co jest w wodzie? Jak to? to powiem tak, każdy jakby z nas korzysta, czy to turystycznie, czy wędkarsko i tutaj w jaki sposób te śmieci są różnorodne. Te, które zostawiamy po sobie niestety, mówię tutaj, czy zostawiamy opakowania po na przykład po jakichś zanętach, czy po jakichś napojach, ale są też śmieci takie, które w ogóle zastanawiające zastanawiając jest co one tam robią, czyli jakieś lodówki, opony, e, jakieś grusy po remoncie. Naprawdę to, to jest przykro na to patrzeć. Faktycznie... Kilka lat temu, kiedy był bardzo niski stan rzeki w rzece Odrze, tutaj w Opolu, no to zobaczyliśmy i wrak samochodu, i rower. W korycie rzeki. Kiedy Na przykład, woda... no to rower może komuś wpadł, nie będę wnikał. Natomiast, jeżeli to nie jest celowe, a widzimy, że to są celowe wyrzucanie, to, to no nie ma zgody takiej. Zarówno czy środowiska tutaj branży rybackiej, wędkarskiej, pomimo że też w jakiś sposób wśród naszych członków są osoby, które śmiecą, no ale też w tej branży turystycznej, bo to są też, to jest to społeczeństwo, które korzysta i korzystajmy z tego, żeby było czym się cieszyć. A nie, że będziemy się patrzeć na śmieci. Więc e... dzisiaj wielkie sprzątanie i. Tak. Lodówki będziecie z rzeki wyciągać, czy chodzi o Oby, oby, śmieci? oby nie, i tutaj też chciałbym dodać, że bo to, co widzimy, to jest nam przeszkadza, tak? Ale zaznaczam też, że w wodzie są śmieci, które też niszczą środowisko, i bardzo dużo filmów, które pokazuje w morzu ten plastik mm. pływający, jaki ma to wpływ właśnie na, na ryby, bo, które potem zjadamy. Które potem zjadamy na, na to, co z tymi rybami żyjemy, bo ten cały ekosystem nie tylko ryby tworzy. Akurat tutaj z naszym tym punktem zainteresowania są ryby, natomiast one są też zależne od tego, co jak inne zwierzęta żyją, rośliny i tak dalej, i one to wszystko w jakiś sposób sami sobie niszczymy. E, dlatego podjęliśmy się tego wspólnie tutaj e, z wieloma partnerami, tutaj i z gminą Popierów i z gminą Lewin Brzeskim, e, z panią Sołtys. Jolantą Zagłobą, za głową, który jest takim no, gospodarzem, takim pozytywnie nakręconym, że mogę powiedzieć. Zachęciliśmy też użytkownika, czyli Polski Związek Wędkarski, koła wędkarskie, które w tym biorą. No i też mamy partnera, czyli właściciela, czyli Wody Polskie. No można powiedzieć, który w jakiś sposób też odpowiada za stan i tutaj w jakiś sposób wspólnie się z nami włączyli. No i tak bardzo sympatycznie włączył się też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z samej nazwy miło nam, że, że tutaj była wola pani prezes teraz Wojewódzkiego Funduszu w, w Opolu. No i mamy ten sektor społeczny OSP z, z terenów na którym będziemy sprzątać no i sympatycy naszej grupy rybackiej. A rozumiem, że dzisiaj ktoś kto usłyszał naszą rozmowę może jeszcze ubrać szybko buty i pobiec, jeżeli mieszka blisko w Mikolinie, dołączyć się do tej akcji. Tak. No zapraszamy od godziny dziewiątej. Myślę, że tam ten sztab nasz będzie. Także nawet jak ktoś przyjedzie później, to ma możliwość przyjechania i włączenia się przynajmniej w jakimś moim zakresie. Zachęcamy też dzieci. Trzeba wziąć nie wiem swoje worki, swoje rękawiczki. Nie, my wszystko nie? zapewniamy. Worki, rękawiczki, tutaj wody polskie też włączyły się z Właśnie z wyposażeniem, będą łodzie z OSP y, strażaków. Y, będą też y, takie gadżety, żeby w jakiś sposób też zachęcić dzieci i podziękować im w jakiś sposób y, za, za włączanie się, bo też będą atrakcje dla, y, dla dzieci. No i po tym wszystkim chcemy tak zintegrować się, porozmawiać y, przy ognisku. Oczywiście zupa rybna, grupa rybacka to y, z produktów akwakultury, y, zupa skarpia lub strąga. Brzmi pysznie, ale dopiero pora śniadaniowa, to jeszcze poczekajmy z tą zupą. Chciałabym spytać o pieniądze, bo często jest tak, kiedy my rozmawiamy, kiedy pan gości w Radiopole, to pojawia się temat pieniędzy zwykle w tym samym kontekście, że jeszcze ich nie ma, że czekacie na ogłoszenie naborów, że zastanawiacie się, czy będą pieniądze na takie i takie działanie. Jak to wygląda w tej chwili? Coś się zmieniło? No, mogę powiedzieć, że... Co, coś w jakiś sposób drgnęło, bo, bo jestem bardzo blisko. Jestem członkiem komitetu monitorującego i stary program, i teraz prekomitetu, czyli do, do nowego okresu programowania. Chodzi e, o programy Unii Europejskiej. Tak. E, chodzi o program dla branży e, rybackiej, tak to powiem, ale to, to jest szeroko, szeroko pojęte, bo dotyczy zarówno producentów akwakultury, e, rybołówstwa śródlądowego czy rybaków morskich. To jest szeroki program. E, mamy też zmiany e, w ministerstwie, e, które Rolnictwo. W Ministerstwo Rolnictwa, bo my podlegałem pod Ministerstwo Rolnictwa, tak. Pan minister Cieciura, który bezpośrednio odpowiada, no tak widzę, że jest, idzie to w dobrym kierunku. Ruszyły nabory jeszcze ze starego programu, które pieniądze gdzieś tam zalegają i które trzeba wydać, bo jeżeli nie wydamy to, no to przypadną. przypadną. I widzimy, że jest ta reakcja taka, żeby to w jakiś sposób, i są pierwsze nabory na inwestycje w akwakulturę, na dywersyfikację w tej w branży rybaków przybrzeżnych to może bardziej nadmorskich rybaków to dotyczy. I też zostały podjęte działania związane z, z interwencją taką związaną z bardzo wysoką inflacją, czy z tym, co się dzieje teraz. Na wschodzie, że odczuwamy też te koszty produkcji, i tutaj mhm. też wiem, że są wspólnie, właśnie to jest też fajnie, że teraz zaczynamy wspólnie rozmawiać i budować coś, co ma w jakiś sposób nam służyć, a nie jest nam coś narzucane. Czyli I to będzie jest... jakieś wsparcie dla rybaków w związku z tym? Tak, sytuacją są gospodarczą. Różne, różne są propozycje od jakiegoś funduszu rozwoju dla naszej branży, czy może poprzez jakieś dopłaty do, do paliw, jeżeli chodzi o naszą branżę. To są na razie jakby takie prognostyki, natomiast nie wiem w jakim to kierunku pójdzie. Chodzi o to, żeby jak najszybciej to zrobić, w jak najkrótszym czasie, bo ten czas nam się kończy. Ale też rozmawiamy już o nowej perspektywie. Tutaj tak jak na przykład nasza grupa rybacka, która jest dofinansowana właśnie ze środków e, priorytetu trzeciego, bo tak to się teraz nazywa, no w, przy tych działaniach, które robimy do tej pory, czyli te akcje promocyjne, y, y, jedzenia karpia, y, produktu lokalnego, poprzez szkolenie restauratorów, y, szkół gastronomicznych, wsparcie inwestycji y, w naszej branży, działania związane z ochroną środowiska, bo też góro środków poszło na wsparcie y, społecznej straży rybackiej. E, te pieniądze też y, będą, i też na pewno widzę, że przez te nasze działania mamy bardzo duże szanse, żeby w konkursie, który będzie ogłoszony już teraz ministerialnie, mamy bardzo duże szanse na to, żeby kontynuować to, co robimy. Jako, grupa, jako lokalna grupa rybacka? Tak, jako rybacko-lokalna grupa działania O Polszczyzna. Takie nową, które chcemy wprowadzić w nowym okresie, to jest zwiększenie działań związanych z edukacją, chociażby w kontekście tutaj sprzątania i znaczenia. Jak te śmieci faktycznie wpływają, że one wpływają negatywnie na środowisko. Chcemy podjąć działania związane właśnie z edukacją młodzieży, którą też już robimy. Mamy kilka takich punktów. W Muzeum fiopolskie powstaje centrum Muzeum Rybactwa. Mamy już trzy gospodarstwa. Na których prowadzimy lekcje edukacyjne z, z dziećmi, z młodzieżą, ale takie faktycznie, że mogą tego dotknąć. Mogą dotknąć ryby, mogą zobaczyć sobie plankę. Chcą dotykać ryby. Tak, Co? I to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, że ta najmłodsza e, ekipa, która była, czyli przedszkola, od e, naprawdę to była frajda i wydarzenie mhm. dla, e, dla tych dzieci. Ta, I w, ten, w tym kontekście chcemy to w jakiś sposób e, w nowym okresie programowania, równolegle z tym, co do tej pory robimy, czyli promowanie jedzenia produktów akwakultury lokalnych. E, wiem, że teraz też powstaje mm, tutaj w zoopolskim y, akwarium, gdzie będzie też odrarium. I tam też już jesteśmy po rozmowie z panią prezydent, że w, edukować. Chcemy tam edukować i chcemy też objąć patronatem jako gru grupa to odrarium. Dużo e. się bardzo dzieje, jeżeli chodzi o wasze działania, a te najbliższe to godzina dziewiąta zbiórka w Mikolinie, przy świetlicy wiejskiej, przy ulicy Zemkowej 13 przed wielką akcją sprzątania odry ze wszystkich śmieci. Tak jest. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiopole. Opole, Jako proszuk, prezes rybackiej lokalnej grupy działania Opolszczyzna był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Radio Opol.